Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment ça va chez toi? Salut, salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Bonjour, witam wszystkich serdecznie na naszych pierwszych zajęciach z języka francuskiego. Mam nadzieję, że będzie to dla nas coś nowego, coś sympatycznego i że będziemy się dobrze bawić z tym językiem. W dzisiejszych zajęciach nauczymy się, jak przywitać się z drugą osobą po francusku. Nauczymy się też prostej piosenki, która pozwoli nam zapamiętać podstawowe zdania. Bonjour oznacza dzień dobry. Bon, dobry. Jour, dzień. Bonjour, dzień dobry. Możemy również przywitać się z grupą osób, dodając do słowa bonjour następny wyraz bonjour mes amis. To oznacza dzień dobry, moi przyjaciele. Szczególnie jeśli chcemy podkreślić wartość grupy, do której przemawiamy, chcemy zmienić atmosferę na bardziej sympatyczną, możemy dodać bonjour mes amis. Do tego możemy na przykład powiedzieć bonjour à tous. To oznacza dzień dobry wszystkim. Bonjour à tous. A więc ja dzisiaj z Państwem przywitam się właśnie tymi frazami. Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Zapraszam, aby powtórzyć po mnie i przywitać się być może razem z innymi, którzy są obok, albo wyobrazić sobie, że Państwo mówią do dużej grupy osób. Jeszcze raz. Bonjour mes amis. Bonjour à tous. Innym sposobem, którym możemy przywitać drugiego człowieka, jest słowo salut. Jest ono mniej oficjalne. Możemy się tak przywitać ze swoim przyjacielem. Warto spróbować wymówić literę U w taki zamknięty sposób. U. Troszeczkę przypomina to wymowę naszej litery I, dlatego usta możemy tak zrobić w taki dziubek. Bonjour, ale salut. Bonjour jest bardziej otwarte, salut jest bardziej zamknięte. Mamy jeszcze inne słowo. Nazywa się ono po polsku, można powiedzieć, cześć, hejka, kuku. Kuku. Dla nas może trochę śmiesznie, tak jak a kuku. Ale Francuzi rzeczywiście tak się często witają. Wyobraźmy sobie, że spotykamy kogoś na ulicy i po prostu mówimy kuku. Także mamy trzy sposoby. Powtórzmy jeszcze raz. Bonjour, salut albo kuku. Tak. Warto wiedzieć, że zazwyczaj, kiedy witamy się z Francuzem, nie mówimy wyłącznie dzień dobry czy cześć, ale dodajemy do tego pytanie, jak się czujesz? Albo co u ciebie słychać? Zwykle jest to traktowane dosyć, można powiedzieć, powierzchownie. Nie odpowiadamy na to pytanie zbyt głęboko, po prostu ktoś się pyta, co tam u ciebie, wszystko dobrze. Jest to traktowane jako część przywitania, nawet takiego krótkiego na ulicy. I te słowa brzmią tak. Sava? Sava. Dosyć proste. Dosłownie to znaczy sava, to idzie. Czyli jak ci leci po polsku, jak ci idzie, też możemy tak powiedzieć. Sava? I odpowiadamy. Sava. To jest najprostszy sposób, ale są także inne, troszeczkę bardziej skomplikowane sposoby. Możemy spróbować się także ich nauczyć. Dodajemy słowo comment. Comment ça va? To znaczy, jak ci leci? Jak ci idzie? I odpowiadamy ça va bien. Idzie mi dobrze. Ça va bien. Powtórzmy. Comment ça va?
ça va bien? Jeszcze raz. Comment ça va? Ça va bien. A teraz wyobraźmy sobie, że spotykamy na ulicy kolegę. Nazywa się Antoine. Przeprowadzę teraz z Antoinem krótką rozmowę, tak jakbym spotkała go na ulicy. Uwaga, zaczynam. Bonjour Antoine! Salut! Salut Ola! Antoine, comment ça va? Ah, Ola, chez moi, tout va bien. Et toi? Moi aussi. Chez moi, tout va bien. I taka krótka rozmowa pozwala nam przywitać się, uśmiechnąć do siebie i pokrótce opowiedzieć sobie, co u nas słychać w takiej lekkiej formie. Użyłam tutaj jeszcze jednej frazy, o której wcześniej nie mówiłam. Ona brzmi chez moi, tout va bien. To oznacza dosłownie chez moi, chez u, moi, mnie, chez moi, tu to jest wszystko, tu, va, idzie, tu va bien, dobrze. Jeszcze raz, chez moi, tu va bien. Antoine, chez moi, tu va bien. Antoine, u mnie wszystko idzie dobrze. Wiemy jednak, że czasami w życiu nie wszystko idzie dobrze. Co prawda, chyba rzadko kiedy przy takim przywitaniu Francuzi mówią, że coś jest nie tak. Raczej jest to takie szybkie zapytanie. Ça va? Ça va? Jednak jeśli chcemy powiedzieć, że coś jest u nas nie tak, bo wiemy, że tak w życiu bywa, są oczywiście takie sformułowania, którymi możemy powiedzieć, że jesteśmy smutni, że coś jest nie tak. Oczywiście ton głosu odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, ale nauczymy się także frazy, żeby powiedzieć, że u nas nie jest wszystko w porządku, że jesteśmy smutni. Wróćmy do scenki z Antoinem. Teraz Antoine zapyta mnie, czy wszystko dobrze, a ja powiem, że nie, że jestem smutna. Bonjour, hola! Comment ça va? Oh, Antoine. Moi je suis triste. Oh non. Désolé. Moi, je suis vraiment désolé. Oui. Moi, je suis triste. Co teraz powiedziałam? Powiedziałam, je suis triste. To oznacza ja, je suis, jestem, triste, smutna. Powtórzmy. Je suis triste. Ja jestem smutna. A co powiedział Antoine? Użył słowa désolé. To jest taki skrót, którym wyrażamy współczucie. Mówimy, że naprawdę jest nam przykro. Je suis vraiment désolé. Naprawdę jest mi przykro. Ale w skrócie, i może to spróbujmy zapamiętać, désolé wyraża współczucie. Désolé. Jest mi przykro. Powtórzmy. Wcielmy się w rolę Antoana i spróbujmy powtarzać. Bonjour, hola! Comment ça va? Teraz Państwo. Co odpowiadam? Salut, Antoine. Moi, je suis triste. Teraz Państwo. To taka krótka scenka. A teraz, aby to wszystko powtórzyć, te nasze frazy, spróbujemy nauczyć się piosenki. Może najpierw przeczytam i przetłumaczymy ją sobie, a potem spróbujemy ją zaśpiewać. Uwaga. Bonjour, bonjour. Dzień dobry, dzień dobry. Comment ça va? Jak ci leci? Comment ça va chez toi? Jak leci u ciebie? Toi? Ty. Moi? Ja. Toi? Moi.
to, to śpiewam ja. Bonjour, bonjour. A teraz odpowiada Antoine. Uwaga, Antoine odpowiada. Salut, salut. Cześć, cześć. Ça va bien. Wszystko dobrze, wszystko idzie dobrze. Ça va bien. Et toi? Wszystko idzie dobrze, a u ciebie? I teraz znowu ja odpowiadam, uwaga. Bonjour, bonjour. Dzień dobry, dzień dobry. Moi, je suis triste. Jestem smutna. I moi, je me sens très mal. Ja się źle czuję, bardzo się źle czuję. Moi, je me sens mal. Źle się czuję. I Antoine odpowiada. Salut, salut. Cześć, cześć. Désolé. Przykro mi. Comment pourrais-je t'aider? Czyli jak mógłbym ci pomóc? Comment pourrais-je t'aider? Jak mógłbym ci pomóc? Uwaga. A teraz dodam melodię i zaczynamy. Zapraszam do wspólnego śpiewania. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va chez toi? Salut, salut. Ça va bien. Ça va bien et toi? To jest pierwsza połowa. Ja zaśpiewałam, Antoine zaśpiewał. Uwaga, powtórzymy jeszcze raz. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va chez toi? Salut, salut. Ça va bien. Ça va bien et toi? I dalej, uwaga. Bonjour, bonjour. Moi je suis triste. Moi je me sens mal. Salut, salut. Désolé. Comment pourrais-je t'aider? To jest w całości piosenka. Mam nadzieję, że uda nam się ją razem zaśpiewać. Poznaliśmy troszeczkę melodię, więc teraz jeszcze raz spróbujmy zaśpiewać to wspólnie. Uwaga. Trzy, cztery. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va chez toi? Salut, salut. Ça va bien. Ça va bien et toi? Bonjour, bonjour. Moi je suis triste. Moi je me sens mal. Salut, salut. Désolé. Comment pourrais-je t'aider? Jeszcze raz. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va chez toi? Salut, salut. Ça va bien. Ça va bien et toi? Bonjour, bonjour. Moi je suis triste. Moi je me sens mal. Salut, salut. Désolé. Comment pourrais-je t'aider? A ja dziękuję Państwu serdecznie za naszą pierwszą lekcję francuskiego i zapraszam za tydzień na kolejną lekcję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dobrego dnia. Bonne journée. A bientôt.